Cześć wszystkim, tu Jamie, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Po Japonii. Ponownie nagrywany na żywo u nas na streamie na Twitchu. Jestem dzisiaj z moim kumplem Tomkiem. Dzień dobry. Się znam już rok. Dokładnie. I dzisiaj Tomek w końcu jest na podcaście. Trochę to potrwało. Opowie o swoim pierwszym roku w Japonii. Jak wygląda przeprowadzka do Japonii, pierwszy rok w Japonii, życie w Japonii na początku. Z perspektywy młodego mężczyzny, który znalazł tutaj pracę i próbuje jakoś tutaj się odnaleźć w Japonii. Zdowiemy się też, co robi Tomek. W sumie nikt nie wie, do końca nie wie. Wszyscy wiedzą. wszyscy nie wiedzą. No, witamy Tomka w podcaście. Na żywo widzowie też zadają czasem pytania, więc telefon tutaj pod ręką. Jakby co, leci czat. No. Tomek, przedstaw nam się troszeczkę i skąd się wziąłeś w Japonii, skąd w ogóle jesteś w Polsce? No ja, jak już Emil mi przedstawił, nazywam się Tomek, miło mi, mam 27 lat, już skończyłem anglistykę wraz z językiem japońskim, tłumaczeniowym i no już jestem półtorej roku w Japonii, trafiłem tutaj poprzez moją firmę. No firma w Polsce, tak? Firma Keywords International zajmuje się player supportem, czyli po prostu obsługą, customer servicem dla graczy. Czy po prostu jak gracie w grę i macie jakiś problem, to nie wiem, jak prześlę, macie jakieś problem z grą typu glitche czy bugi, czy problemy z płatnością, no to piszecie do supportu, czyli do nas. I ty odpowiadasz na takie wiadomości? Ja odpowiadam, no. I oni e-mailem. Załatwili ci fuchę w Japonii tutaj? Tak, bo moja firma, ona jest ogólnie światowa, bo ma główna siedziba jest w Irlandii i miała biuro w Japonii. No ja do niej trafiłem tak, że mnie kolega mój zarekomendował, bo na początku, bo zacząłem w niej pracować od razu po studiach. Na początku też planowałem tak naprawdę wyjechać do Japonii na work and travel, ale jako, że kolega mi polecił firmę, ja sobie ją sprawdziłem i miała biuro w Japonii, to stwierdziłem, że spróbuję najpierw przez firmę, że popracuję rok, zobaczę jak to jest, może się uda, jak się nie uda, to spróbuję na work travel. Na szczęście się udało po roku, udało mi się. W firmie powiedziałeś, no ja się interesuję Japonią, chciałbym w Japonii popracować. Tak, ja od początku w sumie mówiłem firmie, że jestem, czy jest możliwość w ogóle transferu, powiedzieli mi, że jest. I że jestem tym bardzo zainteresowany. No. Ja też trafiłem na projekt, który, na japoński projekt. Powiedzieli, że znam japoński. Więc tam popracowałem przez rok, pokazałem się. Cały czas mówiłem, że czy da się mnie jakoś przenieść do Tokio. Czyli generalnie można mnie przenieść. Mieliście dość, już nie chcieli słuchać tej gadania. Możliwe. Jak to jest jedna ze strategii, tak? Dobry plan, plan. Udało się. I teraz już półtorej roku pracuję. Cały czas w tej samej firmie. I jestem zadowolony na razie. Super. I zarabiasz na polskie konto czy japońskie? Nie, japońskie konto. Już w Japonii tutaj normalnie jesteś zatrudniony, masz umowę z tą japońską firmą. Tak, mam japońską umowę, japońska firma. Działem. Tak, musiałem zmienić. Musiałem podpisać nowy kontrakt wraz z transferem. Spoko, naprawdę. Ja jestem już pod japońską firmą, więc zarabiam po japońsku, płacę na japoński ZUS, japońską emeryturę i te wszystkie sprawy, nie? No widzicie, jest to jakiś sposób na dostanie się do Japonii, nie? Bo szukanie bezpośrednio z Polski pracy nierzadko sprawia kłopoty. Jest to bardzo duży problem. Jak się jest młodym, po studiach, bez doświadczenia, nie jest jakimś informatykiem, dokładnie, to mało firm cię ściągnie tutaj do Japonii. Więc to jest ciekawa, ciekawa perspektywa, żeby najpierw poszukać firmę w Polsce, tak, która ma po prostu oddział w Japonii. To jest właśnie porada dla tych, którzy chcą też pracować, przenieść się do Japonii, żeby szukać właśnie jakichś międzynarodowych firm, sprawdzić, czy mają biuro w Japonii i wtedy się starać o to. Muszę od razu na początku mówić, że jesteście zainteresowani i może się uda prędzej czy później. Jeden z widzów, Zwiżok, się pyta,
co sprawiło największe problemy Tomkowi podczas przeprowadzki i aklimatyzacji w Japonii. To jest właśnie między innymi w sumie temat na dzisiaj, temat, prawda? Tak? Największy problem. No i no, najbardziej stresujące były pierwsze dwa tygodnie. A zapłacili ci za relokację? Nie zapłacili mi za relokację, zapłacili mi za przelot. Mieszkanie musiałem sobie znaleźć już sam. Co też jest, no, niełatwą sprawą. Właśnie, jak szukałeś mieszkania? Bo w Japonii jest coś takiego, że jest system gwaranta. Tak. Musisz mieć gwaranta, żeby mieć mieszkanie. Zazwyczaj jest to firma, która jest tym gwarantem, albo ktoś z rodziny, albo, czy znajomy. Albo prawda? Ktoś w ogóle ze mną, bo są też te agencje. Ktoś ci pomagał? Firma pomagała przy znalezieniu? Firma mi nie pomagała. Ja ogólnie miałem kolegę, to też z tej samej firmy, z tego samego projektu. Miał wolne mieszkanie i mnie tam właśnie przechował. Na początku, tak? Na początek, tak. Tam mieszkałem przez miesiąc. No i przez ten miesiąc znalazłem sobie własne mieszkanie. I teraz tam cały czas mieszkam na stałe. W sensie, no, to nie jest takie mieszkanie normalne, tak by to powiedzieć. W sensie, nie mam umowy na 5 lat. Mhm. Tylko po prostu mam umowę comiesięczną. A akurat taki mi się trafił dobry ten właściciel budynku, że taki fajny kontrakt ogólnie, że no, nie czuję potrzeby na razie zmiany i nie potrzebuję jej w ogóle, bo tak naprawdę szukanie jakiegoś innego, większego, normalnego mieszkania jest bardziej kłopotliwe. W Japonii przeprowadzki są bardzo drogie przede wszystkim. Tak. Bo zawsze na początku to musisz też płacić te depozyty, reiki, tak, skikin. To też jest temat właśnie na te trudności w Japonii. Pierwsze trudności w Japonii. Znalezienie mieszkania to... No przede wszystkim ciężko w ogóle znaleźć, odnaleźć, bo większość... No to jednak stron jest po japońsku. Dlatego no pierwsza porada, jeśli jak szukać mieszkania w Japonii, to na stronach specjalnie dla obcokrajowców. Ale wtedy są droższe te mieszkania. No właśnie nie. Nie? No właśnie nie. Właśnie są tańsze czasami. O. Więc można naprawdę znaleźć fajne oferty. To czasem nawet w fajnych miejscach, blisko centrum. To już oczywiście zależy, nie? Na co się trafi, na co jest akurat wolne. Ale no, bo przede wszystkim firmy to są specjalne firmy, agencje dla obcokrajowców. No, miałem okazję poznać Karinę, która pracuje w takiej agencji właśnie, która się specjalizuje się dla obcokrajowców. Magazynów, to. No. Tylko mieszkania są, to jest droższe. Jednak wydaje mi się, że ceny były wyższe niż normalne. To już zależy też od firmy, no. Przepraszamy za różne dźwięki w tle, ale siedliśmy obok dwóch chyba też jakichś youtuberek japońskich, które robią recenzje jakichś różnych drineczków i cały czas... Ja myślę, że widzom się to spodoba. Się podniecają strasznie tym wszystkim. Takie dodatkowe efekty. Lepsze takie dźwięki niż cykady. Tak. I no, ale przede wszystkim te strony mają tą zaletę, że można na przykład załatwić kontrakt e-mailem. W sensie, jeśli jesteście jeszcze za granicą, jeszcze jesteście w Polsce, czy gdzie akurat mieszkacie, to takie strony, takie agencje oferują wam możliwość podpisania kontraktu jeszcze nie będąc na miejscu. Bo z japońskimi firmami, z japońskimi agencjami, one w większości przypadków chcą, żebyście już byli na miejscu. A jak wyglądało założenie pierwszego konta w banku? Bo to czasem jest kłopotliwe. To jest mój ulubiony... Jak nie masz numeru telefonu, moje nie ulubione możesz założyć moje ulubione kontinuum problemowe. A jak japońskie. Nie masz konta, to nie założysz numeru telefonu. Tak, bo jeżeli przyjeżdżacie do pracy, potrzebujecie konto bankowe. No. Żeby założyć konto bankowe, potrzebny jest japoński numer telefonu. Żeby zdobyć japoński numer telefonu, potrzebne jest japońskie konto bankowe. I co robić w takiej sytuacji? No, chyba... Łatwiej rozpocząć od numeru telefonu. Są specjalne, Ja korzystałem z firmy. Co na początku wziąłeś? Na początku wziąłem właśnie firmę, która jest bardziej pod turystów. Która oferuje właśnie takie krótkie kontrakty. Mhm. Takie wiesz, na 2 tygodnie, miesiąc. Ale akurat ta firma, którą ja miałem, miała też opcję stałą. Ja sobie ją właśnie wybrałem. Ona też jest fajna z tego względu, że kartę SIM też możecie zamówić w Polsce i ją odebrać na lotnisku. Jak się nazywa ta firma? Mobile. Mobile? Polecam, no. Są inne firmy też, Sakura Mobile jest też. Ja akurat z Mobile'a korzystałem.
i właśnie możecie od razu odebrać kartę na lotnisku. Oni tam mają swoją siedzibę na obu lotniskach. I no już praktycznie macie numer, tak? Japoński. No możecie go wszędzie wpisać, bo to tego już nikt nie sprawdza, czy go zmienicie za miesiąc. Jak masz numer, to już możesz iść do banku. Już można iść do banku, tak. Już można podpisać umowę na mieszkanie czy coś. No. Gaijin friendly banking. Przede wszystkim Jucio. Pocztowy, tak? Pocztowy. Post Office Bank. Tak jest. Też słyszałem. Ja nie mam konta w Post Office Bank, ale no, słyszałem, że faktycznie łatwo jest założyć. Jest łatwo. Oni tam praktycznie nic nie wymagają. No bo też w sumie sama oferta bankowa nie jest jakaś zbyt. No generalnie oferty bankowe w Japonii są słabe, nie ma żadnych od. Tak, to wyobraź sobie, coś nic nie wyobraź sobie, że ta pocztowa jest jeszcze słabsza. No. W sensie tam w banku pocztowym możecie tylko właściwie trzymać pieniądze, otrzymywać wypłatę i ją wypłacać. Ale nie ma na przykład możliwości, nie wiem, jakiejś opcji online czy coś. No ja mam Shinsei Bank i tam są przynajmniej przelewy online. Shinsei Bank słyszałem też jest bardzo przyjazny dla obcokrajowców. Kiedyś był spoko, potem się trochę spaprało i już jest mniej przyjazny i większe są koszty. Tak, wprowadzili do sobie opłaty za wyciąganie z bankomatu. A, w sensie taki, no. No ale jeżeli chodzi o samo założenie konta, to słyszałem, że jest bardzo przyjazny. Nie wiem, czy nie trzeba poczekać z tym pół roku. Bo był który, nie wiem teraz który, ale któryś bank wymagał pół roku przebywania w Japonii. To akurat też jest opcja, bo można sobie założyć najpierw konto w jednym banku, a potem po prostu przerzucić to wszystko na inny bank. Tak samo z kartą telefoniczną. Możecie najpierw skorzystać z tej opcji dla turystów i potem znaleźć już sobie jakąś lepszą, tańszą, czy co tam. No to tutaj mamy ogarnięte te tematy takie właśnie praktyczne na początku, nie? Jak z tą Japonią w ogóle było? Dlaczego ta Japonia ci tak jak to zjadło? Ja interesowałem się Japonią już od gimnazjum chyba. I to było moje wielkie marzenie wyjechać do Japonii. Wyjechać w sensie tutaj żyć, pracować, nie że tak na 2 tygodnie i wrócić, tylko no wtopić się w te życie tutaj. Więc no, celowałem bardziej właśnie w jakąś pracę tutaj. Więc no, też chciałem właśnie pracę, w której się używa języka japońskiego. No bo chciałem używać japońskiego, no i chciałem tu być, no. Chciałem, zawsze mnie to interesowało, historia, kultura. Ta dawna, jak i współczesna. I no. No i się udało. No i się udało, no. To jest to jakaś droga dla widzów, którzy by myśleli nad wyjazdem do Japonii. Dokładnie. W ten sposób może spróbować to załatwić. Też, tak, też ogólnie, jest możliwość, nie? Jeżeli chodzi o przyjazd do Japonii, to pierwszą rzeczą, czy pierwszymi dwoma rzeczami, o jakich ludzie myślą, jest albo work and travel, albo praca jako nauczyciel. Więc no, ostatnio podobno trudniej są też alternatywy do tego. Podobno coraz trudniej znaleźć pracę jako nauczyciel. O tym już nie wypowiem, bo nie wiem. Trochę poznałem osób, które to robią, ale no, to chyba Kinga ostatnio mówiła, że troszkę już jest trudniej chyba znaleźć. Ale to wciąż jest popularne. Ale jest, tak. Jeszcze są firmy. Przedszkola głównie biorą. Tak, no, to jest chyba taka pierwsza opcja, że jak ktoś chce wyjechać i pracować w Japonii, to pierwsza opcja to jest nauczyciel angielskiego, tak? To jest. Po prostu znam mnóstwo osób, które są tutaj nauczycielami. Będzie to przedszkole. Jest to przedszkole albo szkoła na prowincji. Tak. Raczej to będzie tak wyglądało. No dobra, a więc właśnie też o to, bo właśnie nauczyciele właśnie wyjeżdżają, no nie do tych najsłynniejszych miast. Więc no, dostanie się do Japonii przez firmę, to nie gwarantuje, albo są w różnych miejscach też, ale łatwo się zasiedlić właśnie w wielkim mieście typu Tokio czy Osaka, czy gdzie tam chcecie, nie? Mm-hmm. No. Bo przez inne właśnie work and travel, czy bycie nauczycielem, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że skończycie gdzieś na prowincji. Z jednej strony, znaczy to też nie musi być takie złe. To też nie jest złe, to prawda. Jeżeli ktoś celuje o wielkie miasta, to To może się rozczarować. Natomiast ale jeżeli życie ktoś w mieście lubi prowincję, jest też dość wymagające. W jakim sensie? No, często jest tak, że masz dużo bardzo pracy, że jest tempo życia takie dość intensywne. Ale to
I trudno poznawać ludzi w sumie, że czasem... No to też prawda. Jest, wiesz, w Tokio szczególnie ludzie są troszkę tacy... To też prawda, no. Wiesz, chłodni, jeśli chodzi o relacje i zdobywanie przyjaciół, zgodzę ale się to z tym, nie jest tak. Kansai. Na prowincji natomiast no wszyscy da są się, bardziej jakoś zżyci ze sobą. I jak ktoś włoży ten wysiłek, żeby w tą społeczność wejść, to zostanie wynagrodzony i stanie się częścią tej społeczności. Dokładnie. I nie sam. Więc tylko to też nie jest taki hop-siut. No nie jest hop-siut, to zajmuje czas. Więc to też jest dobry temat właśnie tego, jak ty się tutaj odnajdujesz. Pierwszy rok w Japonii przyjechałeś i jak sobie tutaj radzisz? No, czy nie czujesz się samotny, czy masz jakiś znajomych Japończyków? Jeżeli o to chodzi, to właśnie też mi pomógł ten pierwszy rok w Polsce, bo cały czas jestem w tej samej firmie i na tym samym projekcie, więc znam wszystkich ludzi z tego projektu. Znam już ich wcześniej. Dlatego no, jak przyjechałem do Japonii, to po prostu było wielkie takie przywitanie ze wszystkimi. O, a ty wyglądasz tak, ty wyglądasz tak. Się po prostu poznało w końcu ludzi, z którymi się pracowało. No i się razem trzymamy. Jest praca, te kółko przyjaciół z pracy, choć normalnie to ciężko jest tak naprawdę spędzać czas ze znajomymi z pracy w Japonii. Moja firma jest właśnie bardziej międzynarodowa, ona nie jest japońska, więc no, jest inna atmosfera w pracy. Mhm. Więc przez to no, udaje się wyjść czasami. Generalnie moja rada na przykład na Japonię i szukanie znajomych to jest zapisać się do jakiegoś kółka zainteresowań, zacząć chodzić gdzieś, to coś też uczęszczać jest racja, tak. Na coś, jakieś takie, na przykład nie wiem, klub biegacza czy coś, tak, zawsze można coś takiego znaleźć. Ogólnie to wy musicie iść do ludzi, ludzie no. Do was raczej nie przyjdą sami tutaj. Tak, inaczej można zostać po prostu no samym, będziesz samotny. Tak. I to jest też wielki powód, dla którego wielu obcokrajowców wraca do kraju po roku, bo po prostu są rozczarowani. Nie tak sobie wyobrażali życie w Japonii. Nie mają za bardzo znajomych i no po prostu wracają, bo już nie mogą wytrzymać tego. A jak jest u ciebie? Czy ty jesteś zadowolony, czy rozczarowany? Oraz jeden z widzów Igor.pl się pyta, czy miałeś jakieś wpadki kulturowe? Wpadki kulturowe? To o tym na razie jeszcze pomyślę. Jeszcze odpowiem na to poprzednie pytanie. Jak ja się czuję? No ogólnie pół na pół trochę, bo moja firma ma system zmianowy, więc każdy z nas ma weekend w innym czasie, więc no czasem się ciężko zgadać. A teraz masz wolne piątki, soboty? Czwartki i piątki mam wolne. A, czwartki i piątki. Więc no muszę szukać znajomych, którzy też mają czas wtedy, tak? No to wcześniej miałem środy i czwartki, to już w ogóle nie mam prawie z nikim wyjść. No tylko ze mną się spotykał. No nie, tylko nie tylko z tobą. Ale no też nie spotykałem się tak często, jak to też wyobrażałem. No, ale też problemem jest korona. No tak. No bo wszyscy siedzą pozamykani teraz w domach. Gdy przyjechałeś naprawdę w ostatniej chwili, nie? No ja przyjechałem na dwa miesiące przed zamknięciem granic. Ja się fakt. Tutaj wbiłem jeszcze na ostatnią chwilę. Więc no, od teraz, na początku rzeczywiście czasem doskwierała samotność, ale już powoli się znajduje tych znajomych gdziekolwiek. Z rodziną czy z przyjaciółmi z Polski wciąż się rozmawia, wciąż się utrzymuje te kontakty, to też pomaga. Tomek jest u nas na kanale znany z tego, że bardzo lubi anime, zna świetnie Akihabarę. Napisał z tak, tego że... jestem znany? Tak. Cały rozdział o Akihabarze u nas do przewodnika e-booka, za co jestem mega wdzięczny. Więc generalnie masz tutaj co robić, nie? Nie nudzisz się. Nie nudzę się. Japonia też jest świetnym miejscem, jeżeli chodzi o bycie samemu, tak naprawdę, bo dużo rzeczy, no... Problem tej samotności w Japonii istnieje, też dla samych Japończyków. Jeżeli ktoś się interesuje, to pewnie wie. No, ludzie tutaj też są samotni, to już po 40 czy po 50 to jest mnóstwo ludzi samotnych. Więc jest tutaj dużo atrakcji i też nie ma jakiegoś takiego, jakby to powiedzieć, no nie ma takiej bariery, że jak jesteś sam, nie chcesz iść do restauracji, czy do onsenu, czy gdzieś, bo jesteś sam, bo chcesz iść z kimś, tak? Tutaj tego nie ma. Tu jakie są twoje ulubione waifu? Moje ulubione waifu? Battleshipy, fanki? Aż się musiała napić.
Teraz? Teraz moje ulubione waifu to VTuberki. Jakie? VTuberki. VTuberki, o. Też chyba duże, nie? Teraz w Japonii. No teraz są bardzo popularne. Więc jest co robić, prawda? Jest co robić. To... Naprawdę. Już samo Tokio, w samym Tokio jest tyle miejsc do zobaczenia czy odwiedzenia. No ja akurat lubię zwiedzać, to jest moje hobby, więc czasem wygodniej jest po prostu iść gdzieś samemu tak naprawdę, niż się czasami z kimś umawiać, bo potem ktoś nie może, ktoś ma ludzi, tu za ciepło, za daleko i no. A jak się jest samemu, to można iść, gdzie się chce potem, nie? A gdzie podróżowałeś już w Japonii w ten rok? No to właśnie przez koronę nie udało mi się popodróżować tyle, ile chciałem. Byłem w Kyoto, byłem w Osace, w Narze, Kobe, Himeji, w innych rejonach, to no, w Yokohamie, w Kamakurze. Ale oprócz tego to też no, nie za bardzo. W Kawaguchi, jezioro Kawaguchiko też pod górą Fuji byłem. I tak sporo pojeździłeś. Tak, stąd. Jak na dwa wolne dni w tygodniu z koroną. Dużo. No głównie się w pierwszym roku głównie się na Tokio skupiałem. No też przez koronę. Ale w Tokio jest tyle miejsc do zobaczenia, do odwiedzenia, że naprawdę jest co robić przez cały rok. A jak wyglądają zarobki właśnie do kosztów życia tutaj w Japonii na twoim poziomie? Na moim poziomie, ja mieszkam sam, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No nie jest może jakoś bardzo dobrze, ale jest okej. Okay, no. No stać mnie na pójście na Akihabary i wydanie. No i stać się też na jakieś takie krótkie wycieczki właśnie. Tak. Na normalne funkcjonowanie. No tak, właśnie no, w to celowałem tak naprawdę, żeby mieć ten stały przychód, tak? Żeby zamiast, wiecie, wywalić mnóstwo kasy przez pierwsze dwa tygodnie, to rozłożyć sobie to na czasowo, tak? Wiecie, zarabiam. Ja tutaj zarabiam, więc to po prostu mam stały dochód i no, jeżeli nie podróżuję codziennie, a nawet też nie co tydzień, tylko tak sobie rozkładam to, żeby to, wiecie, bezpiecznie finansowo i na spokojnie. No. No, ale najważniejsze, że starcza, nie? A starcza. Doświadczenia zawodowego można też to sobie by trochę tak, 2-3 lata teraz już. 3 lata chyba, nie? Ja już mam 3 lata. 3 lata. No i trzeci rok pracy w tej firmie. Drugi rok w Japonii. Tak. Ale starcza, nie? No starcza. Tak. Daje radę, prawda? Więc to jest ważna informacja. No może jeszcze o tym oczywiście, szoku kulturowym, nie? Oczywiście, jakbyście byli jakimś informatykiem, czy... A to są większe kwoty. Czy, no, nie wiem, było jeszcze bardziej jakimś wyspecjalizowanym zawodzie, to... No to byście więcej zarabiali i was na więcej było stać, nie? Tak. No już mieliśmy okazję posłuchać, prawda, różnych programistów, no to wiadomo, zarobki są o wiele większe w tej branży. No tak. Także i w Japonii oczywiście. Ale tak, to właśnie to, co chcę dzisiaj przekazać, to, że nie musicie być programistą, żeby wjechać do Japonii. Tak, da się. Da się nie być programistą. No, a jeżeli chodzi o szok kulturowy, znaczy mój szok kulturowy nie był aż taki duży, bo ja się od dawna interesowałem Japonią, więc dużo rzeczy się spodziewałem. A jakieś takie, nie wiem, wpadki czy szok kulturowy? Nie wiem, no. Wciąż wydaje mi się, że nie umiem się dostatecznie nisko kłaniać może. Jesteś za wysoki. Cześć, nie wiem. Idzie do restauracji z senpaiem, to jak się czasem zachować też nie wiadomo. Nie wiadomo. W takich firmowych relacjach to jest to no, troszkę no, takie... Moi senpaje są dość wyluzowani, więc... To bardzo ważne. No jednak zazwyczaj takie wyjścia firmowe są trochę sztywne. Jak ja chodziłem z, no wiesz... No one są z bardzo szefem, sztywne, tak. Z kierownikiem, team liderem, to tak... Ja zawsze, wiesz... Tak, no to jest... Byłem... To nie jest wyjście przede wszystkim, to jest część pracy tak naprawdę, no. I... Tak, to była część pracy. Nie czułem się wyluzowany, tylko właśnie cały czas musiałem uważać na to, co mówię, dokładnie. Jak mówię, tak. Jak się zachowuję, żeby wiesz, nie wiem, za dużo nie powiedzieć po pijaku, żeby właśnie się nie upić czy coś, żeby... Tak, żeby przez przypadek nie użyć zrobić, tak. Czegoś
żeby trzymać takiego, tak? Tak, jest cały czas presja, nie? Nie lubiłem takich wyjść w ogóle, bo to nie było ani fajne, no, jeszcze sam za to musiałem często płacić. Tak, nie? Też, to. Więc... No, ogólnie wyjścia firmowe nie są fajne w Japonii. Jeżeli znajdziecie właśnie firmę nie japońską, to to zupełnie inaczej wygląda. To też właśnie polecam, znaleźć jakąś firmę, która nie jest typowo japońska, bo no, może zarobki są niższe w takich firmach, ale, ale za to atmosfera jest zupełnie inna i nie jesteście zmęczeni życiem, pracą codziennie. No, i rozmyślacie, czy jednak nie wrócić do kraju, czy coś. Ważne, żeby właśnie znaleźć firmę, która w miarę, czy może wyluzowana to złe słowo, ale no, nie jest aż taka surowa. O. Protipy jeszcze jakieś twoje. Protipy? Tak, pytanie od widzów, jakieś takie rady właśnie na Japonię na początek, o czym pamiętać, w skrócie już na koniec. Jeżeli się przeprowadzacie do Japonii, to nie musicie brać w sumie aż tylu rzeczy, jakichś, nie wiem, no ja domowych. Ja z jedną walizką tylko przyjechałem. Bo możecie iść do, jeżeli chodzi o ciuchy, możecie iść do Uniqlo. Jeżeli chodzi o sprzęty, możecie iść do Daiso, czyli sklepu stojenowego. Tam znajdziecie po prostu wszystko. Za 100 jenów, czy może tam max 500. Wszystko jest w miarę dobrej jakości i naprawdę możecie tam umeblować cały pokój. Jeżeli chodzi też o meble, to IKEA też jest tu bardzo tania. Czy nawet tam. Nitori jest trochę droższe, odpowiednik taki japoński, japońska IKEA, Nitori. Tam jest trochę drożej, IKEA jest, wydaje mi się, trochę tańsza. Więc jeżeli szukacie mebli do mieszkania, to właśnie tam. No właśnie, a ciuchy też właśnie w Uniqlo, tam i po 1000 jenów, czyli 35 zł. No 1000 jenów w Japonii to jest godzina pracy, no pół godziny pracy, więc to nie jest dużo. A ciuchy też są tutaj dobrej jakości, możecie je znaleźć na każdą pogodę, czy właśnie na upalne lato, czy na zimę, kiedy siedzicie w pokoju i marzniecie. Może to jest właśnie ten szok kulturowy. Że dupa marznie. Że dupa marznie, tak. Znaczy, ja się słyszałem, oczywiście byłem świadom, że jest zimno w pokojach, a nie, że aż tak. Że naprawdę albo trzeba się mocno ubrać, albo trzeba cały czas siedzieć pod ogrzewaniem. A to ogrzewanie też w sumie czasem mało daje. I też kosztuje dużo. Ja mam właśnie to szczęście, że ja płacę od razu z czynszem, opłaty wszystkie, więc mam co miesiąc, płacę tyle samo i mam po prostu, mogę używać ile chcę, więc mogę sobie siedzieć pod klimą ile chcę, ale jeżeli płacicie normalnie rachunki, to klima bardzo, bardzo wam zeżre portfel. Ale no właśnie te temperatury to jest ten szok kulturowy, bo to jest coś, czego nieważne ile będziecie oglądać anime czy filmików na YouTubie, to i tak to was zaskoczy. Lato japońskie jest naprawdę nie do zniesienia. Przynajmniej według mnie, no. No teraz jest cholernie gorąco na zewnątrz. Ciężko wytrzymać w południe. Głowa boli dosłownie od słońca w jakimś czasie. A w zimę, jak siedzicie w pokoju, to jest naprawdę czasem mroźno. Nawet jak włączycie sobie ogrzewanie, ale chcecie iść do toalety, to jak usiądziecie na kiblu, to będzie zimno. Więc to jest coś, o czym wam nie mówią youtuberzy o zimnych kiblach w Japonii. No ale są podgrzewane też często. No, ja nie mam podgrzewanego. Musisz awansować. Wy może też nie będziecie mieć podgrzewanego kibla w pogoju. No, ja w domu mam podgrzewane, to mi to nie straszne. No, no ty masz lepszy ten komfort. Wiesz, no, kolejny cel, słuchaj, na podgrzewany kibel, tak. Ale to życiowy w Japonii, podgrzewana toaleta. Ale to już też no, od właściciela zależy. No. Nie ode mnie. No to musisz znaleźć taki, żeby był podgrzewany. No, tak wiesz, no. Szukać mieszkania dla podgrzewanego kibla, to... No, ja bym tak robił. No, ważne. No, dobra, ale... Co jeszcze może ewentualnie? Czy są jeszcze jakieś pytania właśnie może z czatu od widzów? Pociągi? Też może. Też jest coś, czego się spodziewacie i też to was zaskoczy. Dojeżdżanie pociągiem. To jest jedna katorga, szczególnie rano.
No teraz masz chyba dużo pracy zdalną. No teraz mam pracę zdalną, ale no, jak wy przyjedziecie do pracy, to już pewnie nie będzie pracy zdalnej. Jak już otworzą Japonię, więc trzeba się na to przygotować. Czy Tomek ma powodzenie u Japonek? Czy ja wiem? Jakieś tam znajome mam, ale czy mam powodzenie, to nie wiem. Jesteś bardzo wysoki jak na Japonię, czy nie przeszkadza ci? Czasem. Pod prysznicem nie ma miejsca? Pod prysznicem ma miejsce, ale jak przychodzę z pokoju do kuchni, to czasem walnę głową. Czy korzystałeś z karty Jestem Głupi Gaijin? Tak. Nic nie wiem. W jakiej sytuacji? Jak się gdzieś wchodziło właśnie i wyraźnie pisało nie wchodzić, to wtedy się mówi, że po prostu nie umiem czytać. Czy po prostu jak się idzie gdzieś pierwszy raz szczególnie, to warto korzystać z karty Gaijina. Czy byś potwierdzał, że Japończycy mówią ci to, co chcesz usłyszeć? Znaczy nie mówią wprost, gdyby... To już zależy, bo... Honne i te małe problem. Tak. Nie? To już zależy od stopnia znajomości tak naprawdę. No, no jak z kimś pierwszy raz spotykacie, czy tam, nie wiem, drugi, to no, nie ma czego oczekiwać tak naprawdę od Japończyków. No. Ale mam przyjaciół, którzy są bardzo otwarci i mówią jak jest. No to jest super. To zależy po prostu od osoby, tak, i od stopnia znajomości. No jeszcze może na koniec, jakie masz marzenia odnośnie Japonii, cele? Jakie mam marzenia? No chciałbym zwiedzić całą Japonię. Początek, nie? Tak. Więc pewnie masz jakieś oczekiwania wobec tej Japonii, coś byś chciał osiągnąć. No tak, chciałbym przede wszystkim pozwiedzać Japonię z góry do dołu. Chciałbym pójść jeszcze na parę eventów, na komiket na przykład, który jest no, zamknięty teraz, znaczy no, nie odbywa się po prostu. Skoro to nie jest tajemnica, no to no, jestem fanem anime, więc mam sporo eventów, na które chcę iść. Więc no, chcę to wszystko pozaliczać. A ulubione anime teraz? Co oglądasz? Teraz? Znaczy teraz oglądam Higurashi, to nie jest nowe, ale teraz je oglądam. Moje ulubione anime to jest JoJo. Jojo? I to musimy iść do baru. Tengen Toppa Gurren Lagann. No to też oglądałem kiedyś z powodu. I seria Fate. O. No mam dość sporo w sumie ulubionych. A kolekcjonujesz jakieś figurki, jakieś takie gadżety? Mam parę figurek. Teraz już nie kupuję, bo już nie mam gdzie ich stawiać. Bo po prostu mój pokój jest za mały na takie rzeczy. Więc no, trzeba z tym uważać też trochę. Szczególnie jak się pierwszy raz idzie, jak jesteście fanami anime i pierwszy raz pójdziecie na Akihabarze, bądźcie gotowi na to, że wydacie mnóstwo pieniędzy. Czy myślisz, że zostaniesz w Japonii na zawsze? Jasia, 5-9-1 się pyta. Na zawsze może nie, ale tak... No ja bym może sobie jeszcze tą wizę przedłużył. Podoba mi się tutaj. Jak cię nie wykopią, to dostaniesz pieniądze następną już na 5 lat, nie? Zobaczymy. No. To automatycznie praktycznie jest. Zobaczymy. No, podoba mi się tutaj. Jest mnóstwo rzeczy, których nie ma w Polsce. Nie wiem, karaoke, game center. Jest co robić tutaj. No. Nie da się tutaj nudzić. O. Wiadomo, ciemna strona Japonii. Wszystko kosztuje pieniądze oczywiście, no ale... Ciemna strona Japonii. O Jezu. Co cię wkurza? Co mnie wkurza? Może na początku coś cię wkurzało? No, czasem Japończycy są bardzo właśnie tacy, no, zbytnio trzymają się tych zasad. To podobne u mnie, mnie też to irytuje. I po prostu to jest ból w dolnej części ciała czasami, bo jak są pewne rzeczy, które da się zrobić łatwiej. Szczególnie w pracy. Ale no, klient chce tak i musi być tak, bo on tak chce, chociaż nie ma żadnego argumentu na to. No ale trzeba się słuchać, to naprawdę. To, że akurat nasz klient też no, jest bardzo typowy japoński klient, który tylko wyszukuje błędów i się pyta, czemu zrobiliście błąd i jak zamierzacie go poprawić, nawet jeżeli jest to taki po prostu bezsensowny, który w niczym nie przeszkadza nikomu. To czasem trzeba się tłumaczyć.
Nasz klient, nasz pan. No. Czasem jak się też idzie do, nie wiem, do restauracji, do sklepów, to... No... No wiem, o co chodzi. Chce się, nie wiem, czy nie wiem, dodatkową torebkę czasami to jest problem. Bo w tym sklepie akurat dałem tylko jedną, ty chcesz dwie. Czy nie wiem, w restauracji chcesz dodatkowy ketchup, czy coś. To jest czasem... Z małych rzeczy potrafią zrobić wielkie problemy. I to jest chyba ta ciemna strona Japonii. No dobra, spoko. Jeśli byście mieli jakieś pytania do Tomka, to jest na Instagramie. Jak cię znaleźć na Instagramie? Tomkę z Japonii. Tomkę z Japonii. Więc tam możesz się pomęczyć odnośnie jakichś pytań właśnie. Wrzucam czasem zdjęcia. Też na Discordzie jestem u Emila. Jest u nas na Discordzie. To Miksech. Więc możesz jakby też bezpośrednio zagadać. Można zagadać. Zapytać się, pogadać coś. Proszę się nie bać. No. Więc będziemy kończyć na dzisiaj ten podcast. Dzięki Tomek, że udało się w końcu nagrać. Się spotykamy regularnie na streamach, jakoś jak nie było okazji. Nie wiem, czy nie było. Może za dużo Stream Zero było zawsze. Nie było o czym czasami. Wiecie, ja dopiero przyjechałem, to ja tutaj słucham wszystkich podcastów od Emila i się uczę, tak? Tak. No mam nadzieję, że to komuś się przyda, prawda? Że jednak że komuś ta twoja historia pomoże albo zainspiruje. Nie? Teraz mi się jeszcze też przypomniało, może ważna kwestia, jeszcze na koniec. Pieniądze na początek. No, jeżeli was zatrudni firma. Ile miałeś hajsu na start? Na start miałem 250. Ja przyjechałem tutaj z 250 tysiącami jenów. 250 tysięcy jenów, tak, dużo. No dużo, ale... Niedużo. 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 No mi wystarczyło. Tak. Czy też miałem jeszcze, na polskim koncie też miałem, więc no. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że firmy japońskie pierwszą wypłatę dają wam po pierwszym miesiącu pracy. No. W sensie, nie, po drugim miesiącu. Po drugim miesiącu. Okej, to drugi czyli czas pracujecie, za pierwszy miesiąc nie dostaniecie pensji, bo dostaniecie ją w następnym miesiącu. Dlatego pierwsze dwa miesiące musicie przeżyć za własne pieniądze. I za te pieniądze musicie wynająć swoje mieszkanie, tak? To słuszna uwaga, bardzo ważny tip, faktycznie. A również pierwszy okres w Japonii jest tym okresem, kiedy jesteście najbardziej podjarani i podekscytowani. Więc będziecie chodzić do dużo restauracji, do dużo sklepów, będziecie kupować badziewie. Ale trzeba też kupić rzeczy do mieszkania. Trzeba kupić też rzeczy do mieszkania, tak. Więc są duże koszty na początek. Dlatego właśnie... Dużo oszczędności. O, jeszcze jedna rada właśnie. Warto szukać mieszkań, które mają meble. Jest to trochę droższa opcja, ale wydaje mi się, że kupno mebli jest droższą opcją. Jest. No, chyba, że z recycle shopu, nie? No tak. Ale też to wszystko musicie przytachać do siebie. A jak się będziecie wyprowadzać, to musicie to wszystko się pozbyć, tego wszystkiego się pozbyć. Albo przewieźć. Ale to jest to niesamowity problem. Ja też pomagałem przyjaciołom w przeprowadzkach i znosiliśmy pralkę. No i mam nadzieję, że te tipy pomogą. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach podcastu. A z kolejnymi gośćmi. No, a Tomka to na pewno jeszcze raz, nie raz na streamach zobaczycie. Jeszcze się zobaczymy się na streamach pewnie. No. Dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się.